Hello, z tej strony Rolak, a to jest unboxing kierownicy Driving Force GT od Logitecha. Jeśli nie chcecie oglądać, raczej słuchać mojego paplania, niżej macie odnotację do już bezpośredniego unboxingu. W każdym razie jest to kierownica dedykowana pod PlayStation, ale także jak widać można ją podłączyć pod peceta. Właśnie to niedługo, zaraz zrobię. I wyjątkowymi jakby funkcjami tej kierownicy jest to, że ma tak zwany force feedback, czyli siłowe sprzężenie, że na przykład jak jedziemy 400 i spróbujemy skręcić, to nasza kierownica nam nie da zrobić tego skrętu. A także, czekajcie, co tam było jeszcze? W sumie, 900 stopni obrotu, czyli około 1¼ obrotu w jedną stronę. Jest to dość dużo i trochę przybliżone do realu. Mój karton trochę osłabł, że tak powiem, trochę czekał w tam magazynie i tak dalej, ponieważ musiałem wyjechać niestety. Dopiero wróciłem, dopiero ją dostałem, czekała ponad tydzień w magazynie kuriera. No, w każdym razie, skąd ja wziąłem kasę, bo jeśli ktoś mnie śledził, to wiadomo, to powinien wiedzieć, że nie mam kasy, a poza tym jeszcze mam do kupienia zasilacz i kartę graficzną i grę Deckroom. Otóż niedawno miałem rodziny i mała inwestycja, czyli moi rodzice trochę mi pomogli, sam musiałem jeszcze troszkę dołożyć, ale mniej niż trzeba, dzięki czemu mam tą kierownicę przed sobą. No dobra, ale ręce mi się trzęsą, jestem po pracy trochę i bolą ręce. No dobra, czekajcie, co ja nie wiem, gdzieś ja to zostawiłem. Dobra, czekajcie. Zostawiłem nożyk, więc zacznijmy unboxing. O kur... Właśnie, może karton jeszcze obejrzyjcie. Tu fajnie z góry narysowane, napisane Force GT. Tutaj, że dedykowany pod PlayStation, jeśli się dedykuje. Oficja produkt, bla bla bla. Tutaj logo Logitech z napisem. Tu jakieś informacje przydatne w różnych językach, gdzie tu jest polski, to jest polski, kierownica wyścigowa ze siłą, sprzężeniem zwrotnym, pedały, zasilacz, bla bla bla. Z tyłu wygląda to tak, z drugiej strony widzimy boczne, jak wygląda z boku, no i z przodu trochę brudna. No i takie dziwne, ciekawe właśnie X-Ray, coś w tym stylu. Dobra, koniec poprania. Pora na odpakowanie. Czekajcie, jak to działa, jak powiedzcie. Co tutaj mamy? Czy to przypadkiem nie jest ten? Przecież myślałem. Jakie mogłem to przeciąć? Tak jakoś, żeby nie... Teges. Sorki ludzie, problemy techniczne. O to mi chodziło. O to mi chodziło właśnie. Okej, okay. Otwiera ono się tak. Tutaj jest faktura, musiałem ją wsadzić. Tu już mamy coś ciekawego. Aha, to te co promują, co stworzyli. Ten Wilson Pro mat dla właśnie tej kierownicy dedykowana. Ciekawie to wygląda. Aha, tu jest nie tylko pod tą, tu jest G37. A tutaj mamy coś na podobieństwo tego. Dobra. Okej, to się otwiera tak. To się teraz otwiera tak. Okej, proszę bardzo. Pięknie. Co tu mam? Tu mam zapewne zasilacz.
Wyciągnę się. Zasilacz, proszę bardzo. Pięknie, ładnie. Więc tutaj ten też jest. Sprawdzę, czy jest całe. I od czego? Co tu pierwsze wyjąć? Może pedały. Okay. Tak wyglądają pedały. A raczej muszę je jeszcze dodatkowo wyciągnąć. Są ofoliowane. Na szczęście folia jest otwarta. Wyciągaj to. Łapaj mnie. Łapaj. Wiem, denerwuję was rzucanie obrazu. Tak wygląda to. Fajne szorstki. Na wzór opony. Ok, gaz. O, gaz bardzo fajnie, lekko chodzi. Jeśli chodzi o hamulec. Hamulec znaje opór, patrzcie. Czy tam o coś nie trzeba? I na końcu mamy taką gumkę, żeby nie zniszczyć przypadkiem tego. Bardzo ładnie opracowane to jest. I opór tego hamulca może nie jest doskonale silny, ale daje efekt. I co tu mamy jeszcze? Fajną rzecz. Mam dywan. Jest to bardzo przydatne. Może być na panele mamy takie gumy na końcu. Ale jeśli chcemy mieć, jeśli mamy dywan, tylko powiedzcie mi, jak to działa? Jeśli mamy dywan, o dobra, jest. To mogę sobie takie coś wyciągnąć, takie kolce, dzięki czemu nie będziemy się przesuwać. Spójrzcie. Teraz w miarę się przesuwa, jak wiadomo. W przypadku kiedy. No, dobra. Kiedy wyjmę to coś w tej kolce, nagle nie mogę przesunąć. Bardzo, bardzo fajne. Fajnie dopracowane. Jeszcze te fajne złącze wygląda podobnie do tego złącza VGA D-Sub, coś w tym stylu. Ale to jest po prostu złącze do kierownicy. I teraz zobaczmy ją. Nie chcę łapać za samą wręcz, więc sobie jakoś tak tutaj. Dobra, chyba nie mam wyboru. Okej. Okay. Tak wygląda folii. Na zaraz zobaczycie bez folii. Mamy kabelek. Nie będę musiał ciągnąć szczura za ogon. Więc postaram się to wyjąć jakoś sprawnie, w miarę. Położę ją na razie tak. Pomachę wam trochę obrazu, żeby było łatwiej. Stopą. Okej, okay. Już prawie wyszło. Już nas w miarę wielki. I okej. Jest cała. Dobra. Tutaj mam jeszcze naklejkę, może ją potem zdejmę. I co tu już mogę powiedzieć? Powiem tylko tyle. Wow, fajnie. Teraz zobaczmy. Aha. Dziwne dźwięki wydaje pan szczerze trochę. Czekajcie, teraz jest na środku. Zobaczmy. Jeden obrót. I ta jedna czwarta, o której nie mówiłem. Bardzo lekko chodzi, powiem szczerze. Uch, dobra. Fajnie. I mamy tutaj standardowe przyciski. Od PlayStation. R2 i L2. R3 i L3. Czyli to, co było na analogu. Krzyżak. I to było zmiany, nawet nie pamiętam czego. To już jest bliżej Gran Turismo, bo w końcu to jest dedykowane pod tą grę. Zmiany jakieś tam, czułości, nieczułości. Przycisk Enter, żeby wchodzić gdzieś. Przycisk PS, Select, Start, tak standardowo. Tylko pytanie. Chodź. O, God. Dobra, mamy problemy techniczne. Dobra, i co tu jeszcze obserwujemy? Mamy tą gałkę do zmiany biegów. Nie rozumiem, dlaczego niektórzy wielu mylnie daje bieg do przodu, raczej do przodu, kierując dźwignię do przodu. Wiadomo, że zmienia się bieg za pomocą
raczej za pomocą klikając do tyłu po prostu. No. Więc tak wygląda sekwencyjna. Mało się co prawda rusza, ale się rusza. Wydaje charakterystyczny dźwięk. Ale wiadomo, że żebyśmy byli pewni, że zmienimy ten bieg. No, zapomniałem jeszcze o klaksonie. I podłączając kierownicę, nam się tutaj świeci ten znak Gran Turismo GT. Dobra, i jeszcze jedna rzecz. Wow, nie dla dzieci. Mamy tutaj te. To się podłącza pod stół. Nie ma tutaj przystawek, po tym co widzę. Nie ma. I jak to się robi? Czekajcie, muszę to podnieść trochę. Trzeba to kręcić. Może tu jakiś krystal i wtedy tylko tak kręcimy. I kręcąc mamy właśnie takie coś. I tutaj mamy jeszcze takie coś. Nie wiem, w którą stronę to się wyciąga. Mi ktoś to powie. Czy to się odczepia tak? Do końca nie wiem. Też myślę, że to jest odczepialne. Tak jeszcze nie wiem, jak to odczepić. To pewnie coś w tym stylu lub w tym stylu. No tu. Ach, cholera, ja sobie nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie. Z tyłu wygląda jak, trochę jak maska jakiegoś samochodu. I tutaj mamy te wejścia. Od zasilacza oczywiście. Jedno. I od kierownicy drugie. Na pewno się podłączę, żeby nie było, że się mylę. Tą stronę. Łatwo wchodzą. Proszę bardzo. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o sam unboxing. Zaprezentuję. Jeszcze będzie druga część filmiku oczywiście. Kiedy to kierownica będzie już zmontowana. I zaprezentuję wam także, jak się jeździ nią w paru grach. No, to na razie tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. A, zapomniałem! Zmiana biegów. Tylna. Takie dwa mam przyciski. Do dupy w sumie. Wolę dźwignię. Bardzo długo czekałem, żeby mieć kierownicę z tą dźwignią, bo to jest najfajniejsze. Ciach. Łapać za rękę. Za tą dźwignię i tak dalej. Po prostu jest. No i ocenialimy to. Mam nadzieję, że te przyciski i to jest oddzielnie ustawialne, bo chciałbym na przykład tutaj wstawić kierunkowskaz. Dobra, tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. Czekam na wasze komentarze. Jestem ciekaw, co sądzicie o tej kierownicy. Czy to był dobry wybór, czy nie? Ja muszę powiedzieć, że jak na razie prezentuje się bardzo fajnie. To tyle. Coś tu jeszcze jest? Aha, zapomniałem. Jakiś tu jest numer. Playseat. Global Sensor. Aha, i instrukcja zapomniałem. Dobra, to tyle. Do następnego spotkania, do następnego filmiku. Siema.